Witam wszystkich zainteresowanych czytaniami. Właśnie zbliża się wrzesień, dlatego przygotowałam czytania na wrzesień dla każdego znaku po kolei. Natomiast to jest taki krótki wstęp mówiący o tym, co jest w przygotowaniu. A mianowicie są dwa kursy planu duszy. Pierwszy jest w październiku w Bydgoszczy w Polsce. Drugi kurs planu duszy odbędzie się za granicą w Londynie i będzie w listopadzie, 15 listopada, i tutaj na tym kursie ilość miejsc jest ograniczona. Także wszyscy, którzy są zainteresowani nauczeniem się odczytywania planu dusz, posługiwania się tym fajnym narzędziem, zapraszam do kontaktu. Jak widzicie na ekranie, tutaj jest mój adres mailowy, są daty podane tych kursów. No i oczywiście zapraszam do czytań indywidualnych lub zapraszam na sesję odczytu planu duszy, też indywidualne, każdemu, kto ma na to ochotę oczywiście. Chciałabym jeszcze podziękować bardzo serdecznie za wszystkie lajki, wszystkie życzenia i kontakt mailowy, czy też komentarze, które zostawiacie. Bardzo to jest wspierające dla mnie i bardzo z serca dziękuję za to. I zapraszam na czytania. Dzień dobry, witam wszystkie barany w czytaniu na wrzesień 2019. Na początek będzie jedna karta z kabalistycznego tarota, która będzie mówić o tej energii takiej przewodzącej, czyli aktywnej, teraźniejszej, to znaczy teraźniejszej we wrześniu. I zobaczymy potem, co się wokół tej energii będzie pokazywało. I jedna karta. Rytwan, czyli karta raka, czyli woda. Jesteście znakiem ognia i macie tutaj taką właśnie kartę bardzo uczuciową, ale też bardzo taką zwycięską, bardzo pozytywną, takie zaufanie sobie też i posuwanie się na swojej drodze życiowej zgodnie z tym, co podpowiada Wam intuicja. To jest takie kochanie rodziny też i to jest przemieszczanie się na ścieżce pomiędzy Bina i Gebura, czyli czasami czujecie się bardzo tacy w mocy i macie takie duże zrozumienie sytuacji, tego co się dzieje i życia, a czasami jak schodzicie niżej do Gebura, to możecie odczuwać takie konflikty wewnętrzne, tak? Albo taką niechęć, więc no, może to być różnie, w zależności od tego, co się wokół tej karty pokaże jeszcze dla Was na ten wrzesień. Litera hebrajska het jest połączona tutaj, to jest ósma litera alfabetu hebrajskiego i na przykład w planie duszy to jest bardzo silna energia ziemi, najsilniejsza, która mówi też o połączeniu właśnie tych emocji i społeczeństwa. To jest energia, która mówi o tym, jak doskonale możemy czytać na przykład w uczuciach innych. Jeżeli zobaczymy kogoś, jesteśmy połączeni z energią ziemi i mamy duże czucie i dużą intuicję na temat tego, kogo spotykamy na swojej drodze życia. Natomiast jeśli pozytywnie, oczywiście ta energia tutaj będzie wibrować. Natomiast jeśli ona wejdzie w negatywność, to wtedy może być tak, że zaczynamy gromadzić rzeczy, obkładamy się różnymi klamotami, że tak powiem. Kobiety czy noszą bardzo dużo rzeczy w torebkach albo wielkie torebki. To bardzo często świadczy o tym, że są właśnie mało uziemnione. A mężczyźni noszą w swoich plecakach czy w innych rzeczach, albo zbierają dużo narzędzi, albo innych takich materialnych rzeczy, takiego właśnie klamotów, no, krótko mówiąc. Dobytek, który mamy tutaj na ziemi, to jest coś, co czasami nam pomaga, ale bardzo często też powoduje, że czujemy się obciążeni, więc tutaj ten rytwan to jest szybkość, to są też podróże. Jednak jeśli nazbieramy dużo tych rzeczy, to nam trudniej podróżować, trudniej się też oderwać od tego miejsca, w którym jesteśmy, więc to może być problematyczne. Ale zobaczmy, co nam powiedzą karty tarota na ten temat. Jaka tutaj energia się pokaże wokoło.
Będzie to 8 kart dla barana. Dla baranów. Na wrzesień. To, co odchodzi do przyszłości, to, co będzie przychodzić, będzie bardziej aktywne. Kreatywność, kariera. Tutaj mamy myśli, praca być może, to, co się dzieje w uczuciach. Tutaj mamy finanse, ciało fizyczne. Nadświadomość albo podświadomość, nadzieje, obawy też, a tutaj mamy wynik lub to, co świadome. A tutaj mamy moc. I tu jest ósemka, litera hebrajska ósemka. Mówiłam, że właśnie litera het jest literą ósmą. Więc mamy tutaj moc dużą, takie parcie też, takie połączenie tej swojej mocy, tego instynktu, który jest w nas, i to są wielkie arkana. I tutaj zaczęliśmy od rydwanu, a tutaj moc jest kolejną kartą wielkich arkan, która jak gdyby mówi o atmosferze, więc macie dużą moc w kreowaniu swojego życia, w opanowaniu instynktów, w tworzeniu czy poczuciu swojej własnej wartości, także czujecie się w pełnej mocy do działania, przynajmniej we wrześniu. Tak to wygląda. Co odchodzi do przeszłości? Jakiś rodzaj zasmucenia, rozpaczy, bycia takim właściwie w koszmarach, w myśleniu, bo to są miecze. Miecze to jest właśnie konflikt. Mieczami to można sobie zrobić krzywdę. Za duża ilość myśli i takie tworzenie sobie w głowie jakiegoś filmu na swój własny temat i kreowanie scenariusza, który będzie mało pozytywny na wrzesień, odchodzi. I to jest bardzo ważne. Ta energia nie będzie taka silna, będzie miała mniejsze znaczenie. I to bardzo dobrze. I zobaczmy, co w przyszłości. A w przyszłości przychodzi piękny król, który jest taką osobą wodną, czyli król kielichów, bardzo połączony z emocjami, z uczuciami. To jest król, który siedzi na tronie, tak stworzonym z takich ryb, otoczony jest piękną energią takich właśnie zrównoważonych uczuć. Tu macie też wodę w tym rydwanie i to jest bycie takim swoim przewodnikiem, opieranie się na intuicji. I pomimo tego, że to jest energia przeciwstawna, znaczy żywioł inny od waszego, jednak barany też potrafią się połączyć z intuicją i też potrafią poczuć emocje na temat siebie czy innych, tego, czy warto mi gdzieś pójść, czy pojechać, czy zorganizować sobie jakąś wyprawę. Jak ja się czuję, zwrócić uwagę na to, jak się czujemy, bo to jest bardzo ważne, żeby być liderem, przewodnikiem, mądrą osobą, która jest właściwie w mądrości swojej bardzo ustabilizowana, ponieważ król to jest osoba, która przeżyła dosyć dużo w swoim życiu i z pozycji właśnie tych doświadczeń może, bazując na nich, może podjąć właściwe decyzje, żeby przyszłość, którą sobie być może wykreuje, była właśnie taka stabilna, żeby nie było tych emocji takich. Dla niektórych to może być nawet jakiś towarzysz życia, partner, partnerka. Może to być też szef nowej pracy. Jakaś osoba, która będzie bardzo emocjonalnie czująca. Osoba, która będzie mogła dać wam wsparcie albo będzie rozumiała lepiej, nie mówiąc może nic nawet. Dużo wody, więc dużo uczuć. Proszę bardzo. W
karierze sukces i też woda. Czyli jako barany macie tutaj sporo emocji, ale bardzo takich sympatycznych, ponieważ to jest to sukces, to jest spełnienie, rodzina. To może być spełnienie w karierze. To może być też rozpoczęcie nowej kariery, jakiejś bardzo intratnej, czy bardzo takiej satysfakcjonującej, ponieważ dziesiątka, jeśli zredukujemy zero, to jest też jedynka od początku, więc to może być albo szczyt waszej kariery, dla niektórych może rzeczywiście, dla innych to może być właśnie doświadczanie takiego spełnienia w pracy, czy w kreowaniu swojego życia po prostu, czy kariery nawet, jeżeli macie jakieś pomysły na jakieś projekty, czy jakieś akcje, może charytatywne, bo jest tu dużo współczucia, uczuć, wsparcia rodzinnego, szczęścia rodzinnego też. Jeśli mamy dobrą pracę i fajną karierę, to też jakby to emanuje od razu na inne aspekty nas czy naszego życia. A tutaj macie dużą właśnie pozytywność w tym rydwanie i ta moc tutaj w tle. Zobaczmy co. O, kolejny rydwan. I to jest z waszej pozycji powietrze, czy intelekt, czy praca. Więc wygląda na to, że mogą to być dla niektórych duże wyprawy, podróże, albo biznesowe, albo po prostu, jeśli pracujecie w korporacji, to pewnie jakieś wyjazdy związane. I to raczej wygląda na taki sukces, na takie spełnienie w pracy. Bycie w mocy, bycie w pełni kompetentnym, taką osobą, która wie, co robi, wie, dlaczego to robi i energia wówczas płynie. I to płynie tak, że jest przyjemnie, sympatycznie. Zobaczmy, co się pokazuje w uczuciach czy w relacjach. Również satysfakcja. Mamy satysfakcję z równowagi, która tutaj jest na stole. Takiego bycia w swojej własnej duszy, ponieważ szóstka to jest w duszy, to jest Tiferet, to jest tutaj dokładnie. I to są małe arkana. Tutaj mamy siódemkę, ten rydwan dwa razy, więc jak patrzymy, to tu mamy sukces, tu mamy sukces, tu jeszcze nie wiemy, co się dzieje. Woda otacza barany na wrzesień, co troszeczkę zaczyna mnie martwić, ponieważ jeżeli jest karta tylko 9 mieczy, a pozostałe karty to jest woda, to znaczy, że jest jakaś nierównowaga, jest brak uziemnienia, może być, zobaczymy, co leży jeszcze na stole, ale buławy to tylko w tle mamy, znaczy nawet nie buławy, tylko moc, gdzie to jest karta lwa, więc no troszeczkę tutaj brakuje innych elementów. Zobaczmy, co tutaj wreszcie. Mała cesarzowa, czyli właśnie fizyczność, czyli dostatek, taka praktyczność też, podejście praktyczne do życia, takie bycie królową, to siedzenie na tronie, ale to też jest, to są doświadczenia, które zbieraliście wcześniej, to jest porzucenie tego martwienia się o to, co się będzie działo, to jest zaakceptowanie tego, co jest i używanie właściwie swoich talentów do tego, żeby się rozwijać, żeby wasze życie było coraz pełniejsze. To też jest, to może być satysfakcja z tego, co macie finansowo, czyli w pracy, jeżeli tutaj macie rydwan i taką właściwie sukces i satysfakcję w uczuciach, to praktycznie wygląda to, że niektórzy z was będą mieli bardzo udany wrzesień, bardzo taki wspierający nasze poczucie własnej wartości, czyli barany będą się czuły wartościowe, dowartościowane, mogą zdarzać się różne sytuacje, które będą was jeszcze utwierdzać w tym fakcie, że jesteście we właściwym miejscu, we właściwym czasie i wszystko to, co ma się dziać, dzieje się tak, jak powinno się dziać. No i zdecydowanie wielka radość, że odchodzi 9 mieczy. Zobaczmy, co tutaj się pokazuje w podświadomości.
Królowa Mieczy. Czyli macie w sobie tą taką myśl i doświadczenie tej królowej, zrozumienie też. To jest podświadomości, to jest takie nieoszukiwanie siebie, bo ta królowa bardzo często zdziera maski, obnaża prawdę i właściwie to jest mówienie sobie prawdy, nie owijanie w bawełnę i takie słodzenie sobie na jakiś temat, kiedy to jest takie trzeźwe też spojrzenie na swoje życie. I to jest też bardzo dobrze. To jest taki powód, dla którego chcecie żyć. Czujecie, że tak, prawda jest tym, co nas buduje i prawda pozwala iść do przodu, bo zazwyczaj kłamstwo to jest oszukiwanie siebie i tak ta energia wtedy nie płynie, a u was rzeczywiście płynie. Jeszcze może takie buławy byłyby potrzebne, tak trochę ognia kreatywnego. No nie, kolejne miecze. I tutaj mamy jako wynik taką niepewność, ale to też może być wzrost. To może być taka niepewność, dokąd was to wszystko prowadzi. Więc tutaj z tej takiej właśnie, z tego jak patrzę, braku na przykład buław, może zabraknąć troszeczkę kreatywnego ognia baranom, tak? Gdzie to jest wasz żywioł i tego tutaj brakuje, żywiołu ognia. Są miecze, jest jedna ziemia i jest pełno wody. Więc żebyście nie popłynęli tak właśnie w takie marzenia, w takie rozluźnienie i w taką w ogóle płynność, dobrze by było popatrzeć jeszcze na to, co robicie, kreujecie. Ja jeszcze na te 7 mieczy tutaj dociągnę kartę, bo taką mam potrzebę. Bo to może być też karta, gdzie troszeczkę nie do końca jesteście jakby przekonani, że te wasze wybory, czy podróże, czy rzeczy, które robicie, prowadzą was do tego miejsca, w którym chcecie być, czyli w takiej inspiracji. No ale zobaczmy. Jeszcze mam ochotę zobaczyć, co ta na tą dziewiątkę by przyszło. I powiedziała. Ops. To taki balans przyszły. Ziemia. Aha. 3 miecze i królowa kielichów. Tu możecie się obawiać, w tym tutaj, ta siódemka, możecie się tutaj obawiać zranienia i tego, że się cała sytuacja, ten przepływ, taki sukces i to, że czujecie się w tym miejscu dobrze w swoim życiu na ten moment, że może to się odmienić i że możecie poczuć się zranieni i nie do końca czuć, że to nadchodzi na przykład, bo królowa kielichów, tutaj ta sercowa, ona jest połączona z dużą intuicją, to jest woda też, więc może nie do końca czujecie w tej niepewności, możecie też właśnie, bo to się łączą te dwie karty, ta dziewiątka z tą siódemką, ta dziewiątka to są te scenariusze i tutaj takie właśnie balansowanie. Tu możecie czuć się właściwie tacy uwolnieni od tych myśli, bo w momencie, w którym się zanurzamy w ziemskie aspekty, czyli tutaj mamy dwie monety, bo te dzwonki to są monety, to zaczynamy być w takiej radości i właściwie odczuwać można wtedy więcej miłości do drugiego człowieka i przestać się zajmować tym umysłem i tymi scenariuszami. Możemy zmienić wtedy to myślenie i wybrać inaczej, tak? Bo dwójka to jest wybór. To od nas zależy, czy wybieramy być smutni, czy wybieramy być weseli, chociaż nam się wydaje, że to nie my wybieramy, bo często te uczucia tak nas obejmują i takie są mocne, macie dużo tej wody, więc możecie czuć się właśnie tacy oszołomieni tą wodą, która tak przepływa tutaj przez to czytanie. I wtedy tu w tym wyniku mamy tą niepewność i taką właśnie to myślenie na temat tego, że a nóż widelec, to mi się tylko wydaje, że może tutaj właśnie
to nie jest dobra droga. To jest takie wprowadzanie takich wątpliwości w swoje myślenie, tak? Takie obawianie się już na zapas. Tym bardziej, że tutaj mamy ten jeden z tych mieczy, przebija tutaj tą siódemkę. Ten dotyka tutaj tak, jak gdyby ktoś szpilką dotykał waszego ciała na przykład, albo ostrym narzędziem, i ten tak samo, więc tu jakby widzę trzy miecze i tu przyszły trzy miecze jako wytłumaczenie do tej karty, że tu możecie się obawiać takiego właśnie scenariusza, który wcześniej tutaj mogliście sobie właśnie wymyślać, zranienia, czy bycia niezadowolonym, czy pójścia potem w stronę nieszczęścia raczej niż szczęścia, gdzie całe to czytanie mówi o tym, że poczuj się dobrze, zaakceptuj to, co jest, niech płynie, ale też skup się może trochę na tej intuicji i w związku z tym, że brakuje tych buław, tej kreatywności, to trzeba jednak sięgnąć w głąb siebie, po ten ogień, który baran powinien mieć, ogień kreatywności, ogień, który tutaj jest w karcie mocy, tak samo. Zobaczmy, co jeszcze podsumuje nam wyrocznia. To jest wyrocznia Święci Rebelianci, czyli Święci Buntownicy. Jedna karta dla barana. No, takie świadome połączenie. Jak widać, ta osoba na tym obrazie ma dużo wody, bo tu mamy ryby. I patrząc na te twarze, mam wrażenie, że to jest jedna i ta sama osoba. Czyli jest to takie odbijanie się w lustrze. Tylko ta jedna jest tutaj taka kolorowa, a ta druga jest taka szara. I tutaj jest to odbicie, bo jak popatrzymy na kartę rydwanu, to mamy tutaj dwa konie, które są przyczepione do tego rydwanu. I można powiedzieć, że ten... ta osoba, która prowadzi ten rydwan, robi to za pomocą swoich myśli. Ona kieruje myślami, uczuciami, ona nie używa rąk, bo ręce ma zajęte. W jednej ma miecz, a w drugiej ma globus, czy jakieś takie insygnia, które wskazują, że to jest król. Jest to bohater, który jedzie, ale który ma obowiązek kontrolować równowagę pomiędzy końmi, żeby one nie rozbiegły się, jeden w lewo, drugi w prawo, żeby te konie szły prosto, żeby te wszystkie rzeczy, które chcecie wykreować, były takie, jak chcecie, kolorowe, żeby nie skupiać się na przykład na tym, co tutaj mówią miecze, te dziewięć mieczy, i tutaj poczuć tą pewność raczej niż niepewność tego, co się będzie działo w przyszłości. Więc tutaj jak najbardziej ta karta mówi o takim powiedzeniu sobie prawdy, ale też zobaczeniu, że trzeba utrzymać równowagę, że ten miecz musi być prosty, żeby ten miecz prawdy odsłaniał zarówno jasną i ciemną stronę, żeby nie być tylko w takim właśnie, o, jak jest przyjemnie, jak wszystko płynie i w ogóle jest cudownie, ale też, żeby nie wchodzić, jak jest okropnie, bo w ogóle co ja zrobię i tak dalej. Więc trzeba poddać się temu, co przychodzi, i cieszyć się z tego. Taki jest przekaz dla was, barany, na wrzesień. Cieszcie się z tego, co macie, z tego, co przychodzi. I nie kreujcie sobie żadnych scenariuszy, jakichś trudnych, ciężkich. Życzę wam udanego września i pozdrawiam.